Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka, ale się porobiło, chciałoby się powiedzieć, bo pojawiły się zdjęcia pierwszych zestawów na przyszły rok. Tak, i na dodatek zestawy z filmu, o którym na ten moment nie wiadomo zbyt wiele. No to może jingle. Ale o jaki film chodzi? Ano chodzi oczywiście o Batmana. Batmana, który będzie grany przez Roberta Pattinsona, czyli gościa, który jest kojarzony ze Zmierzchem przez wielu, ale to chyba taka po prostu łatka się już do niego przykleiła. Nieważne. O filmie wiemy tyle, że jest trailer, że był bardzo długo przygotowywany, a tu nagle bang, dostaliśmy zdjęcia zestawów z filmu i co najważniejsze, to mogą być piekielnie dobre zestawy. Jak ja sobie tak rzuciłem na nie okiem, to stwierdzam, że to chyba będą najlepsze zestawy z DC od paru dobrych lat. Albo w ogóle najlepsze zestawy superbohaterskie od paru dobrych lat, więc nawet jeśli ten film będzie przeciętny, nawet jak on będzie zły, to już przyniósł nam bardzo dobre zestawy i te zestawy będą cztery. I wśród nich też będzie jeden duży samochód i to technikowy i taka jego wersja będzie też klockowa. Kurczę, naprawdę jest tego dużo. Dobra, zacznijmy może od tego największego zestawu właśnie technikowego. Ma to być 1360 elementów za 100 euro, czyli 450-400, może 70 zł. Pytanie, jak ten kurs będzie przeliczony dla tego zestawu. Co ciekawe, będzie on miał dwa świecące klocki. Jeden będzie czerwony, a drugi żółty. Wow, to już swego rodzaju wyróżnienie. Ale tak całkiem serio, to jest samochód, który diabelnie dobrze wygląda. Naprawdę mnie osobiście on się podoba. Jestem sceptyczny do wielu zestawów Technic, a ten naprawdę robi robotę, jest bardzo czarny, no ale to jest samochód Batmana, więc on musi być smoliście wręcz czarny, musi być bardzo mroczny. Z tyłu jeszcze ma te ognie, które wyglądają, no tak na zdjęciach, wyglądają troszeczkę komicznie, ale może po zbudowaniu będą wyglądały świetnie. Ja się jaram i naprawdę czekam na ten zestaw. Można oczywiście tutaj zaglądać wiele miejsc, tam jest dużo jakichś detali i tak dalej, ale kurczę, naprawdę wygląda dobrze i gdyby on był wydany, wiecie, w takiej formie jak na przykład Ford Mustang, z normalnych klocków w większości, a nie technikowych, to myślę, że byłby równie dobry, a ten jest w większości z technikowych i jest dobry, także no chyba doceniacie skalę dobrości tego zestawu. Ale dobra, przejdźmy do zestawów. Najmniejszy zestaw to będzie zestaw z dwoma motocyklami. Mamy tutaj Batmana i Selinę Kyle, czyli oczywiście Catwoman. No i też w tle widzimy Batsygnał, który można oczywiście wyświetlać na niebie Gotham City, żeby przywołać Batmana. Jak będzie chciał, to przyjdzie. 149 elementów, nie wiem gdzie one tam są upchnięte. Te motorki są takie gazetkowe bardziej bym powiedział, ale to oczywiście chodzi o to, żeby kupić najmniejszy zestaw, żeby się zajawić ewentualnie serią, no bo co, Batman ma też w ogóle tutaj dwie głowy, no i tak poza tym to szczerze mówiąc tyle na temat tego zestawu. Okej, jest bo jest, ale idąc dalej, jest już naprawdę według mnie w porządku, bo dostajemy Batmobil, właśnie taki jak ten technikowy, tylko że klockowo-legowy, w sensie legowo-systemowy mały, 392 elementy, figurka Batmana oraz figurka Pingwina. Pingwina, który no, jest tutaj, jeśli chodzi o jego wygląd, daleki od tych pingwinów, których znamy, czy to z komiksów, czy z Batman The Animated Series, nie mówiąc już o pingwinie granym przez Danego DeVito w filmie Tima Burtona. Ale okej, jest pojazd, trochę ten przód wygląda dziwnie i te długie strzałki, ale tak poza tym może być całkiem spoko, tył wygląda naprawdę dobrze, tam ten potężny silnik, w ogóle tutaj tak jak w filmach Nolana, Batman był taki, wiecie, miał być mocno realistyczny, no ale okej, kto jeździ samochodem wielkości czołgu po mieście i ma po prostu takie kosmiczne zabawki, które już tak balansują na granicy realizmu, a tutaj co, chyba będzie jeszcze bardziej realistycznie. Czekam i może będę naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. I ostatni zestaw to Batcave. Taki Batcave, w którym Batman walczy z Riddlerem, bo on tam się pojawia, jest też Selina Kyle, jest też komisarz Gordon, jest Alfred, no jest Batman i jest Bruce Wayne, czyli po prostu sobie dwie figurki Batmana, w sensie ludzkim i batmańskim. No, i mamy tutaj bardzo dużo sprzętu i tak szczerze mówiąc to wygląda, kurczę, spoko. No, mamy tam jakąś miejscówkę na motocykl, mamy wielkie ekrany, mamy to całe centrum zarządzania i to może być zestaw, który po prostu będzie dobrze wyglądał. Mimo tego, że to jest oczywiście taki wycinek Batcave'a, to mnie osobiście on przekonuje, mnie się podoba. Mamy tam też taki element tych, wiecie, Batmanów od strony detektywa, gdzie możemy sobie przez czerwoną lupę zaglądać na jakieś nadruki czy naklejki i rozszyfrować jakieś zagadki. Kurczę, no naprawdę to wygląda spoko.
i widzę duży potencjał w tych zestawach. Tak, nie skrytykowałem nic praktycznie, jestem podekscytowany, jest spoko. No i też chyba myślę, że moim takim kronikarskim obowiązkiem jest też wspomnienie o Titaniku, bo ja kiedyś robiłem zapowiedź tego zestawu, on w międzyczasie pojawił się już jako oficjalna zapowiedź, kilka dni temu, ale tak nie było za bardzo z czym tego Titanika wam pokazać, bo jedyna nowość, która ostatnio się pojawiła, to to, że w drugiej połowie października do zakupów spotera za 100 euro dostaniemy limitowany zestaw, gdzie będą dwie figurki i gdzie będzie takie dormitorium gryfońskie, czy też właściwie chyba sypialnia chłopaków. No będę musiał coś kupić spotera, żeby to dostać, bo zakładam, że na rynku wtórnym ten zestaw będzie kosmicznie drogi, albo będzie kosztował prawie tyle, ile trzeba wydać, żeby go dostać, więc wiecie, rozumicie. No dobra, ale co do Titanika. Premiera 1 listopada, cena 2799,99 zł. Okej, to nie jest taka cena jak największe zestawy ze Star Wars, czyli na przykład Destroyer czy też Sokół Millennium, ale prawie, ale ten zestaw nie jest też na licencji Star Warsowej, więc też dlatego tyle nie kosztuje. Składa się z ponad 9000 elementów, więc jest olbrzymi. Jego długość to jest 135 cm, jest ogromny. W ogóle już ktoś tam zakładał, wyliczał, że technicznie można go przełamać na pół. Z Titanikiem jest tak, że no fajnie, duży, wielki, ogromny i tutaj dopiszcie sobie jeszcze całą masę innych przymiotników, które są w stanie opisać coś dużego, albo nawet ponad dużego, ale czy to jest zestaw, który będzie wywoływał taki wielki efekt wow? Mam tu gdzieś Titanika z Kobi, który jeszcze nie jest złożony, ba, ja go nawet nie otworzyłem, a tam jest ta plakietka wypalana laserem z numerem seryjnym i gdzieś tu jest, ale nie wiem gdzie. No i co z tym Titanikiem? Szczerze, nie mam go na liście zakupów. Jeśli trafi się jakaś super promocja, to może po niego sięgnę, ale na pewno nie mam w planach kupować go przy okazji premiery, bo najzwyczajniej w świecie nie mam go gdzie postawić. No co, go tutaj wstawię, wytnę sobie kawałek półki, żeby zmieścić tutaj Titanika, który w trakcie nagrywania vloga spadnie mi na łeb i te półki mnie przygniotą i będziecie, no nie, nie zobaczycie, bo to nie będzie na live, to nie zobaczycie, jak mnie to przygniata. Ale no tak szczerze mówiąc, fajnie, super, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tylko dla mnie osobiście to jest taki troszeczkę zapychacz na tej zasadzie, że no co ja z nim zrobię? Tak go kupię i mi tu 1,5 metra będzie stało na półce, która ma 1,50 m szerokości, tam mam takie regały, tam stoją zestawy, to co, zepchnę wszystkie zestawy i tam wstawię Titanika? No nie wiem. Kurczę, no też może brakuje właśnie tego, co zrobiło Kobi, tych numerów seryjnych, bo to jest taki fajny gest według mnie wobec klientów, że kupujecie coś i czujecie jeszcze większą ekskluzywność tego, co kupujecie. W przykroju to też wygląda bardzo dobrze. Ktoś tam gdzieś pisał, że szkoda, że nie ma figurek Jacka i Rose. Oczywiście, no fajnie by było, tylko że weźcie pod uwagę, że to były postacie filmowe, więc trzeba by było teraz zadzwonić do Jamesa Camerona i halo James, dasz nam sprzedaż licencję, bo chcemy sobie DiCaprio tam z Kate Winslet, wiesz, na tych drzwiach, żeby dryfowali, żeby w ogóle DiCaprio zamarzał. No, no to znowu by podbijało cenę zestawu, który i tak kosztuje prawie 3000, więc no, także tyle chyba w temacie. Myślę, że wyczerpałem temat Titanika. Jest fajny, jest ładny, ale na pewno nie planuję wydać na niego 2800, bo jeśli już, to może później, jak stanieje. Nie mam po prostu do niego takiej mega jakiejś, wiecie, ogromnej podjarki. To chyba dzisiaj już się wyprzytykałem ze wszystkiego, co miałem powiedzieć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!